Partyzancki oddział pułkownika Stukułki zwiększa liczebność, notorycznie unikając walki. Oto oni, ci, którzy nigdy nie złożyli broni. To znaczy rozłożyć jeszcze umieli, ale złożyć już nie. Pułkownik Stukułka, zwany także bezmózgiem całej operacji. Porucznik Bachura, który na wojnie stracił oko. Grał w piłkę w 41 i nie zauważył wystającej gałęzi. Z zaciekawieniem stwierdził, że po tym jak stracił oko, wyostrzył mu się wzrok, ale chyba po prostu gwałtownie wytrzeźwiał. Kapitan Czeremcha, zwany także wariatem, lubił strzelać na oślep, dlatego nie ma za wielu przyjaciół. Kiedyś przez pomyłkę wysadził tramwaj, bo według niego wyglądał jak pociąg. I wreszcie Leśniak. Przed wojną był fryzjerem w Siedlcach i myślał, że jako fryzjer spędzi resztę swojego życia. Los chciał inaczej i włożył Leśniakowi do ręki karabin. Leśniak też chciał inaczej, ale włożyli mu, to wziął. Posłuchajmy historii, o której milczą szkolne podręczniki. Słuchajcie, chłopcy, tutaj nieopodal, niedługo trasą na Radom, będzie przyjeżdżał niemiecki dygnitarz Hermann Ampler. Był kiedyś taki kolarz, Uwe Ampler. Tak. Spójrzmy na mapę. Po co? Przecież to mapa Chile. Nie mamy innej mapy. To jest wojna. Musimy walczyć z tym, co mamy. No, chociaż trzeba przyznać, że ta mapa... No tak, no tak, ale trzeba przyznać, że ta mapa kilka razy nieźle nas zmyliła. Tak, na przykład, gdy próbowaliśmy się przebić przez płaskowyż El Paso Domingo. Albo jak chcieliśmy sforsować Orinoco. Mało krokodyle nas nie zjadły. No w każdym razie, w tym miejscu jest doskonałe miejsce na zasadzkę. A w którym? Tu, w tym. O, o, tak, o, o. Tak, ale pan wypatrzył. Ło. A dlaczego? Trzeba być ślepym, Bachura, żeby tego nie widzieć. O. Przepraszam was bardzo, Bachura. A kto to jest w zasadzie ten Ampler? To król! Król? Niemcy mają króla? Król Pik! Na naszej partyzanckiej talii zbrodniarzy! Uwaga! Może być niebezpieczny. Najprawdopodobniej ma przy sobie broń! Nie, 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 nie. Pułkowniku, to po co się będziemy w to mieszać? Tak. Może po prostu zadzwonimy po policję, co? Zadzwonimy, przyjadą i... Co wy gadacie? Macie największą szansę, żeby przejść do historii! No tak, ale do historii można przychodzić na różne sposoby. Można na przykład wyhodować bardzo wielką dynię. Tak. Albo przejść na rękach dookoła Polski. Albo zrobić taką wielką zapiekankę z serem. Dosyć. Bez dyskusji. Leśniak. No. Będziecie siedzieć w tych krzakach. Tutaj. I teraz tak. Jak zobaczycie zbliżający się wóz, zahuczycie jak sowa. A ja nie umiem. To zawyjecie jak wilk. Też nie umiem. A co umiecie? Mogę najwyżej zaskrzeczeć jak szynszyla. A jak to robi? Leśniak! Leśniak! Przestańcie, Leśniak! No co? No co? Przed wojną sąsiadka miała szynszylę, to wiem. Ale skąd na tej szerokości geograficznej dziko żyjąca szynszyla? Hermann Ampler się zorientuje i po akcji. Nie, nie zorientuje się. Silnik będzie pracował i nie usłyszy, jak szynszyla robi. Leśniak! Przestańcie! Leśniak! Bachura, jak Leśniak zaskrzeczy jak szynszyla, wtedy wy zdejmiecie czapkę. Po co? Przeziębię się. To jest taki znak, Bachura. A. Jak zdejmiecie czapkę, tak. Ja rzucę z krzaków granat, tak. A Czeremcha wyskoczy na drogę i otworzy ogień. Tak. Ale pułkowniku, przecież to ja jestem Czeremcha. No i o was mówię. Nie, no zdejmowanie czapki to bardzo wyświechtany znak. Cała pierwsza wojna światowa upłynęła pod znakiem zdejmowania czapki. Założę maskę prosiaka, albo zdejmę. Prosiaka? Tak.
Dlaczego prosiaka? No jak będzie jechał wóz, no to wtedy Bachura zaskoczy jak szynszyla, ja zdejmę maskę prosiaka albo założę, wtedy pan rzuci z krzaków granat, a wtedy Czerenko wyskoczy na drogę i otworzy ogień. Nie, ale pułkowniku, może to ja bym rzucił granat z krzaków, a pan by wyskoczył na drogę i otworzył ogień, co? Czego się boicie, Czeremcha? Że zginiecie? Wasza żona i dzieci będą z was dumne. Ale nie mam żony i dzieci. To pies! Ta też nie mam. To szynszyla! Szynszyla? Minęły 3 godziny. No i co się pan tak na mnie patrzy? Leśniak, mówiąc o zbliżającym się wozie, miałem na myśli raczej samochód, a nie wóz ciągnięty przez konie z kapustą, z babą śpiącą na koźle. No ale tym granatem to pan też przycelował. Tylko ja dostałem. Źle mam 4 odłamki w brzuchu. Zgadza się, no źle rzuciłem, bo się przestraszyłem, jak Bachura założył maskę prosiaka. Przecież mówiłem panu, że będę miał maskę prosiaka. Ale to wygląda jak dzik. No bo nie było w sklepie maski prosiaka, tylko były dziki. Trzeba było zdjąć czapkę, jak mówiłem. To bym się przeziębił. Ale jak ten granat wybuchł, to się konie spłoszyły, stratowały mnie, ja się wywaliłem, koło mi się na głowie podbiło, wóz się przewrócił, baba z wozu zleciała, no matko tak, jedyna. Tak. Ale strzelić to żeście cholera zdążyli. Zdążył, mam 4 kule w ryju. No dobra, a co z tą babą w ogóle? Przeżyła? No. A się nie wiadomo, no. O Jezu! O Jezu! Partyzanty! A to wyśta tyle rabanu narobili! Ale mnie żeśta przestraszyły! Bardzo serdecznie panią przepraszamy, to jest wojna, nie wiadomo kto jest tam, kto... No przepraszamy, ja sobie jadę wozem, zaprzesypiam, nagle słyszę szynszyla skrzyczy. Potem patrzę, świnia w krzakach skrzyczy, żeby nie strzelać. Potem mnie, że tam wóz, że coś podbiło, patrzę i leżę, jam długam. Bardzo jeszcze raz serdecznie panią przepraszam. No przepraszamy. Partyzanty, no. Ale tej kapusty to się tam narozsypywało w rowie. To może ja tych gołąbków narobię. Bardzo dobrze. Zjecie? No to zjemy. No to zjemy. Niam.